Kolejny druk, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1566 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Skarga na Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, projekt Komisji Rewizyjnej, druk nr 1566, w trybie jednego czytania referuje pan przewodniczący Sławomir Ptaszkiewicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Skarga dotyczy pani Alicji Droz na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w zakresie zarzutów przedstawionych w skardze dotyczących nękania i szykanowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałem nie znalazła uzasadnienia dla tej skargi. Zarząd Budynków Komunalnych spełniał tutaj swoją funkcję i rolę. W związku z tym postanawiamy przedstawić Wysokiej Radzie projekt uchwały, uznając tę skargę za niezasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.